Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Jesus Christus. Mesjasz-Kapłan, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 18 lutego 1987 roku. Imię Chrystus jest, jak wiadomo, greckim odpowiednikiem słowa Mesjasz, czyli pomazaniec. W imieniu tym, obok charakteru królewskiego, o którym mówiliśmy w poprzedniej katechezie, jest wpisany zgodnie z tradycją Starego Testamentu także charakter kapłański. Oba te elementy jako aspekty tego samego powołania mesjańskiego różnią się od siebie, ale też jak gdyby wzajemnie się dopełniają. Postać Mesjasza nakreślona w Starym Testamencie łączy w sobie posłannictwo królewskie i kapłańskie, ujawniając głęboką ich spójność i jedność. Ta spójność i jedność znajduje swój pierwowzór, jakby prafigurę i antycypację w postaci Melchizedeka, Współczesnego Abrahamowi tajemniczego króla szalemu. Czytamy w księdze rodzaju, że Melchizedek, wychodząc na spotkanie Abrahama, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrahama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi. Postać Melchizedeka, króla, kapłana, weszła do tradycji mesjańskiej jak o tym świadczy nade wszystko psalm 110 psalm mesjański par excellence W psalmie tym Bóg Jahwe zwraca się do Pana mego czyli do Mesjasza ze słowami Siądź po mojej prawicy aż twych wrogów położę jako podnóżek pod twoje stopy Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu Panuj wśród swych nieprzyjaciół do powyższych słów, które nie mogą budzić żadnej wątpliwości, gdy chodzi o królewski charakter tego, do którego zwraca się Jahwe, dołącza się z kolei zapowiedź: Pan przysiągł i żal mu nie będzie: Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Tak więc ten, do którego zwraca się Bóg Jahwe, zapraszając go na swoją prawicę, ma być zarazem królem i kapłanem na wzór Melchizedeka. W dziejach Izraela Instytucja kapłaństwa Starego Przemierza znajduje swój początek w osobie Aarona, brata Mojżeszowego. Instytucja ta została związana dziedzicznie z jednym z dwunastu pokoleń izraelskich, mianowicie z pokoleniem Lewiego. Znamienne jest to, co na ten temat czytamy w księdze mądrości Syracha. Bóg wywyższył też Aarona, jego brata, to jest brata Mojżesza, z pokolenia Lewiego. Zawarł z nim przymierze wieczne i dał mu kapłaństwo między ludem. Wybrał go ze wszystkich żyjących, aby składał ofiarę Panu, kadzidło i miłą woni na pamiątkę, by dokonywał za swój lud przebłagania. Dał mu przez swe nakazy władzę nad przymierzem zarządzeń, aby nauczał Jakuba świadectw i oświecał Izraela w Bożym prawie. Tak więc powołanie kapłańskie służy kultowi. Składaniu ofiar uwielbienia i przebłagania, kult zaś idzie w parze z nauczaniem o Bogu i jego prawie. Znamienne są w tym kontekście inne jeszcze słowa księgi Syracha. Owszem, Bóg zawarł też przymierze z Dawidem, ale tylko co do dziedziczenia królestwa przez jednego syna, z Aaronem zaś co do dziedziczenia przez całe potomstwo. Według tej tradycji kapłaństwo istnieje niejako obok godności królewskiej. Chrystus nie pochodzi z rodu kapłańskiego, z pokolenia Lewiego, lecz z pokolenia Judy. Wydaje się też nie odwoływać do kapłańskiego charakteru mesjasza. W oczach współczesnych jest przede wszystkim nauczycielem, prorokiem. Owszem, chętnie widzieliby w nim króla, dziedzica Dawidowego. Natomiast mesjańska tradycja Melchizedeka, króla, kapłana, zdaje się w tym wszystkim jakby nieobecna. Jest to jednak nieobecność pozorna. Potrzeba było wydarzeń paschalnych, poprzez które odsłoniło się właściwe znaczenie mesjasza, króla i króla, kapłana, według obrządku Melchizedeka, obecne w Starym Testamencie. Zostało ujawnione i uświadomione jako rzeczywiście obecne w posłanictwie Jezusa z Nazaretu. Znamienne, że podczas rozprawy przed Sanhedrynem Jezus na pytanie arcykapłana czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, odpowiada tak, ja nim jestem, ale powiadam wam odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego. W ten sposób Chrystus odwołuje się do psalmu mesjańskiego, który właśnie jest wyrazem tradycji króla kapłana. Jednakże pełny wyraz znalazła ta prawda o Chrystusie dopiero w liście do Hebrajczyków, który mówi o związku kapłaństwa Lewitów z kapłaństwem Chrystusa. Autor listu do Hebrajczyków podejmuje temat kapłaństwa Melchizedeka, stwierdzając równocześnie, że Chrystus wypełnił mesjańską zapowiedź związaną z tą właśnie postacią, tak jak już od czasów Abrahama, według najwyższego przeznaczenia. Zostało ono wpisane w posłannictwo ludu Bożego. Czytamy więc o Chrystusie. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Tutaj list do Hebrajczyków przypomina to, co o Melchizedeku podaje księga rodzaju, i dodaje: imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości. A następnie także króla szalemu, to jest króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Posługując się porównaniami z rytuałem, przebytkiem i ofiarami Starego Przemierza, Autor listu do Hebrajczyków ukazuje Chrystusa jako spełnienie wszystkich zapowiedzi zawartych w kulcie starotestamentowym, który usługuje obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Chrystus natomiast, arcykapłan miłosierny i wierny, niesie w sobie kapłaństwo nieprzemijające, złożywszy Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Warto przypomnieć w całości, Niektóre szczególnie wymowne fragmenty tego listu. Oto przychodząc na świat, Chrystus mówi do Boga swego Ojca. Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją Boże. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana. Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Mamy więc arcykapłana doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu arcykapłana, który może współczuć naszym słabościom. W dalszym ciągu czytamy, że ten arcykapłan nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani. Do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. I dalej. Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Stąd nasza pewność, że krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie, jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Oto dlaczego kapłaństwo Chrystusa ma w sobie nieprzemijającą moc zbawczą i zbawiać może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nami. Autor listu do Hebrajczyków w sposób głęboki i przekonywający Wskazuje, że Chrystus wypełnił poprzez całe swoje życie, a przede wszystkim poprzez ofiarę krzyża, to, co odwiecznie zostało wpisane w mesjańską tradycję Bożego objawienia. Poprzez swoje kapłaństwo Chrystus nawiązał do rytualnej posługi kapłanów Starego Przymierza, przekraczając je równocześnie jako kapłan i jako żertwa. Wypełnił więc to, co jest odwiecznym zamysłem i zamierzeniem Bożym. To dlaczego Bóg ustanowił kapłaństwo w dziejach przemierza. Według listu do Hebrajczyków ustanowienie to wyraża się w postaci Melchizedeka Czytamy tam, że zwoli Boga na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Chodzi więc o kapłaństwo nieprzemijające kościół, który strzeże i wiernie interpretuje te i inne teksty Nowego Testamentu, wielokrotnie przypominał prawdę o Mesjaszu kapłanie. Świadczą o tym między innymi Sobór Efeski, 431 rok, Sobór Trydencki, 1562 rok, świadczy za naszych czasów Sobór Watykański II, lata 1962-1965. Świadczy nade wszystko codzienna ofiara eucharystyczna, którą Kościół z ustanowienia Chrystusa składa pod postacią chleba i wina, czyli na wzór Melchizedeka. Dzisiejsza katecheza środowa jest dalszym ciągiem poprzednich kateches na temat wierze w Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy w zeszłą środę o Chrystusie jako Mesjaszu Królu, dzisiaj o Chrystusie jako Mesjaszu Kapłanie. Ten charakter królewski i kapłański był wpisany w obietnicę Mesjasza, daną przez Boga ludowi wybranemu w Starym Testamencie. Był wpisany bardzo dawno, mianowicie w osobie Melchizedeka współczesnego Abrahamowi, który jako kapłan Boga Najwyższego i król szalemu, złożył ofiarę z chleba i wina. Otóż Chrystus wobec swoich współczesnych i swoich rodaków nie uchodził za kapłana, ponieważ nie należał do pokolenia Lewi któremu to pokoleniu od czasów Mojżesza w osobie jego brata Aarona była zwierzona misja kultu Bożego w Starym Testamencie i dlatego też kapłańska charakterystyka mesjasza Chrystusa objawia się dopiero wraz z tajemnicą paschalną wraz z jego krzyżem i zmartwychwstaniem a świadkiem tego objawienia kapłaństwa Chrystusa mesjasza jest przede wszystkim autor listu do hebrajczyków tam bowiem w sposób niesłychanie głęboki stwierdza on, że Chrystus jako Najwyższy i Jedyny Kapłan nie przez krew wołów i cielców, jak składano w Starym Testamencie ofiary, ale przez własną swą krew wszedł do wiecznego przybytku, niosąc odkupienie dla wszystkich ludzi. Jego kapłaństwo jest wieczne, Jego kapłaństwo jest powszechne, Jego kapłaństwo jest według obrządku Melchizedeka. A więc nie w linii pokolenia lewi, ale w tej o wiele starszej zapowiedzi z księgi rodzaju, w osobie kapłana, króla Melchizedeka. Chrystus potwierdza jako Mesjasz swój charakter kapłański. Jest on tym, o którym mówi także psalm, dobrze znany nam z nieszporów: Rzekł Pan do Pana mego swym głosem łaskawym. I tak Gdzie na końcu wyraźnie psalmista stwierdza, Tyś jest kapłanem na wieki, wedle obrządku Melchizedeka. To kapłaństwo, wedle obrządku Melchizedeka, zostało potwierdzone przez Chrystusa w ustanowieniu ofiary nowego przymierza, która jest ofiarą pod postacią chleba i wina, ale pod tymi postaciami ofiaruje on sam siebie, swoje ciało i krew, tak jak tego dokonał Wielki Piątek na Kalwarii. To jest to jedyne i wieczne kapłaństwo, w którym zrealizowała się ostatecznie misja. Posłannictwo Mesjasza, Chrystusa Mesjasza. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Polski, a także z Francji. Życzę błogosławieństwa Bożego wszystkim obecnym oraz Waszym bliskim. La mia volontà sua si in cielo e in terra. pane nostro quotidiano ci sono visioni e dimmi che la vita nostra, ci culla i nostri vittimi e i vittori nostri. Etre eros induka, intentazio horre,